Dzisiaj odwiedzamy Janusza Sobczuka, który hoduje bydło białogrzbiete w typie mięsnym. Zapraszam na odcinek. Gospodarstwo mieści się w Iłowcu w województwie lubelskim. Stado podzielone jest na dwa mniejsze. Jedno to jałówki i krowy zasuszone, na ich wybiegu znajdujemy się właśnie teraz. One są w zagrodzie koło domu. Duże stado, gdzie jest 20 krów i chodzi buchaj Jerry, przybywa na łąka w krajobrazowym parku w Skiebieszowskim. Te są zasuszone czy po prostu? Nie, tu są jałowice. Jałowice i krowy. Ta ona w stadzie nie chodzi. Za tydzień odbędzie się wystawa zwierząt w Sitnie, a była już wystawa w Łężu. To która idzie na wystawę? O te dwie. Ta sama, ona była w Łężu. Te dwie krowy będą teraz wystawiane. To jak się nazywa? Sama. Sama. I ta druga? Polka. Polka. Polka urodziła w tym roku bliźniaki po wilku. A bo za tydzień wystawa jest, nie? Tak, tak. Ale to aż tam daleko? Nie, to w Sitnie. To. Aha, tu koło was. No, a to na... Ruje ma. O, pójdzie do stadu. To co, zaprowadził ją? A później zatem tego tak, tak, bo ja zmiałem. Chciałem go zobaczyć, tego wilka. No właśnie, nie będzie. Krowa o imieniu Bingo zaczyna się bydłować i zostanie zaprowadzona do dużego stada, do Buchaja. U pana Janusza były Buchaje. Puchacz, hodowli pana Kołodzieja, wilk czerwonoboczysty, bardzo rosły byk, a teraz od tygodnia jest Jerry, czarnoboczysty, bardziej w typie mlecznym. Jeszcze rzut oka na innych mieszkańców gospodarstwa i idziemy z krową Bingo do dużego stada. Pan Janusz wiąże krowę za rogi i wyprowadza z grupy. Zwierzę niechętnie opuszcza znany mu teren, a do tego jest sam środek południa, jest bardzo upalnie i gryzą gzy. Jak ona się nazywa? Bingo. Bingo? Długo tu była? No nie jest. Jeszcze od tej. Krowa stawia opór, nie ma zamiaru dalej iść, a przybywa na tym wybiegu od jesieni. Chodź. Hodowca utrzymuje białogrzbiety w typie użytkowym mięsnym, czyli cielęta pozostają z matkami, a ich matki nie są dojone. Gospodarstwo od 5 lat bierze udział w programie zasobów genetycznych. Do rasy zachowawczej są dopłaty do typu mlecznego 2738 zł na rok, a do użytkowania mięsnego 1752 zł. Rolnicy starają się o podniesienie dopłat do użytkowania mięsnego. Wszyscy wiemy, że w użytkowaniu mlecznym jest więcej pracy, ale też dochód jest większy, bo jest mleko i cielak. Rolnicy w typie użytkowania mięsnym nie chcą zrównania do typu mlecznego, ale podniesienia swojej kwoty dopłat. A jak tamte dają radę z bąkami? Chowałem się po krzakach, czy co? Po krzakach albo w łodzie siedmiu, tam wiata jest. Te złośliwe latające stworzenia gryzą krowę niemiłosiernie. Hodowca próbuje je odgonić od niej. Ale woda stoi, padało u was? I już skręcamy na szutrową drogę, która prowadzi do dużego stada. Z tym deszczem w tym roku to ja mam pecha, bo gdzie tylko pojadę i mam nagrywać film, tam zaraz pada, a ponoć jest susza w całym kraju. Hodowcy mówili, że trzeba mnie zapraszać, żeby deszcz spadł. I znowu nadciąga wielka ciemna chmura. Za chwilę będziemy uciekać przed nią. A tutaj widzimy już stado. Stado pasie się na łąkach krajobrazowego parku Skierbieszowskiego. Łąki są wydzierżawione, gmina współpracuje z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, teren jest przeznaczony na wypas, w ten sposób dba się o niezarastanie tego krajobrazu. A nasza białogrzbietka już wchodzi na pastwisko. Zamknąć? Tak. Pan Janusz odwiązuje sznur i krowa wchodzi do stada. Który to? Rumba. A jest. Rumba nie rusz. Od razu przychodzi Buchaj Jerry. To ten czarnoboczysty ze szpicowatymi, skierowanymi do góry rogami, z kółkiem w nosie. Od razu orientuje się w sytuacji i zaczyna skakać na krowę.
Byk wywija wargę do góry, w taki sposób wyłapuje cząstki zapachowe krowy. Jak on się nazywa? Jerry. Buchaj powinien teraz około 24 godziny chodzić za krową w rui. Do czasu, aż minie okres płodny. W tym czasie dojdzie do wielu kryć. Atmosfera godów udziela się innym sztukom w stadzie. Ile krów jest w stadzie? 20. Nie ma. Tutaj jest około 20 krów. Tam zabrane. A, bo my tu byliśmy kiedyś. Tak. No to... Tam jest cała odłownia. Parę lat minęło. Trzy? Bo więcej jest. A może? Nie. Trzy lata temu miałem przyjemność nagrywać film w tej hodowli. Nie miałem. O, zaraz będziemy uciekać chyba i wrócimy po deszczu. Tak się ucieka przed burzą z pastwiska. Po godzinie burza przechodzi, a ja wróciłem na pastwisko w parku. Po deszczu owady już tak nie kąsają, bo zrobiło się chłodniej i zwierzęta ruszyły na wypas w wysokiej trawie. Widać tylko ich grzbiety. Kilka sztuk matek z cielakami jest nadal w wiacie i nasza zakochana para. Krowa Bingo nie chce przebywać ze stadem, tak mówił hodowca. Nie integruje się z grupą, możliwe, że jest w niskiej hierarchii w stadzie i inne krowy odpędzają ją od jedzenia i jej po prostu dokuczają. Dlatego woli trzymać się od nich z daleka, ale teraz dla Buchaja ona jest najważniejsza. Co chwilę do wiaty przychodzi jakaś krowa, sprawdzi co tam się dzieje. One pokazują swoim zachowaniem kto tu rządzi. Bingo wtedy odchodzi na bok, unika ich. A następnie odchodzą na popas. Tam w oddali musi być bardzo smakowita trawa. Większość sztuk pasie się właśnie tam. W końcu budzą się cielaki, które spały w wiacie. Buchaj, Jerry i krowa Bingo zajmują się sobą, a koło nich przechodzą jałówki i krowy, które kierują się na popas do reszty grupy. Przechodzi następna czerwona jałówka, która przy okazji skacze. Krowy idą wzdłuż tego płotu, jest tam ścieżka wdeptana na pastwisko. Najłatwiejsza dla nich droga. Teren jest tu podmokły. Oczywiście zwierzęta potrafią przejść na wprost, ale po co, skoro można suchą ścieżką przejść do łąki? Wydaje się, że Bingo idzie też w tym kierunku, ale po chwili zawraca, a za nią idzie Buchaj. Nie chce dołączyć do stada. Kierują się z powrotem pod wiatę, którą opuszcza ostatnie ciele. Za chwilę ta grupa z pod wiaty również ruszy na łąkę. Reszta stada pasie się już najlepsze. Gospodarstwo pana Janusza ma 57 hektarów, użytkuje w większości łąki i pastwiska. Zimą gospodarz swoim zwierzętom podaje siano z własnych pól, wyprodukowaną przez siebie śrutę i witaminy. Dodatkowo krowy dostają siano kiszonkę. Jak mówi gospodarz, ta rasa łatwo się cieli, zazwyczaj same na łące, ale kiedy gospodarz widzi cielącą się krowę, stara się jej pomóc. Wycielenia mają miejsce od listopada do marca. Cielęta wybrały najkrótszą drogę do stada, idą na wprost przez bagno. Obok nich podąża dorosła krowa, również przez środek pola. Byk w stadzie chodzi w określonym czasie, aby synchronizować wycielenia. W tym roku dwie krowy dały bliźniaki, Pola i Kania, po Buchaju Wilk. Również obeszło się bez problemów przy wycieleniu. I teraz mamy bardzo ciekawą sytuację, bo Buchaj powinien dyżurować przy krowie cały okres rui.
a tutaj miłość przegrała żołądkiem. Bo Jerry zostawia swoją damę, aby napełnić swój brzuch. Kieruje się na ścieżkę wzdłuż płotu, aby dostać się do reszty pasących się białogrzbietów. Jerry urodził się w 2000 roku, ojcem jego jest Jemen, a matka Iskierka. Jest to buchaj czarnoboczysty, posiada wysoką wartość hodowlaną, zwłaszcza dla cech mlecznych, z mniej zaznaczonymi cechami mięsnymi. Buchaj ten jest dobrze zbudowany, charakteryzuje się prawidłowym umięśnieniem, głęboką i szeroką klatką piersiową, doskonale ustawionym zadem, mocnymi nogami i racicami, polecany do stad mlecznych i mięsnych. Ostatnie spojrzenie na Bingo i poszedł. A ta stoi, patrzy się na mnie, myśli, że zabiorę ją do jej stada cielaków. No niestety, koleżanko, jeszcze tu musisz trochę zostać, bo Jerry pewnie się naje i wróci do ciebie. Poprzednim razem, jak tu byłem, to brodziłem po tych rozlewiskach i nie jest to taka prosta sprawa, chodzenie tutaj. Dlatego teraz nie idę za krowami, a polecę dronem. Będzie łatwiej, no i nie przemoczę butów. A Jerry dalej wędruje, już prawie jest w stadzie, na środku pasiska. Niestety nie sprawdzę, czy byk wrócił do krowy Bingo, ale myślę, że nie odpuścił. Jadę dalej nagrywać kolejne filmy. Pozdrawiam Przemek, Rasy Staropolskie i do zobaczenia w następnym odcinku.